Dobry wieczór. Ale to ja chciałem zacząć, wiesz, pierwszy. Proszę Państwa, bo chciałem się posłużyć przykładem. Proszę Państwa, to jest Józef Orzeł, który jest pierwszym przypadkiem, żeby ktoś na skutek działalności ruchu kontroli wyborów stracił głos. Ja po to straciłem głos, żeby Państwo go mieli. No więc właśnie, oczywiście to był żart, w związku z tym poprosił, żebym w miarę swoich możliwości był jego głosem, a on będzie dawał twarz, ale mimo wszystko coś chce powiedzieć, więc proszę, Józku. Tylko jedno zdanie, bo zapomniałem to powiedzieć tydzień temu. Był Pan profesor Piotr Witakowski, szef, twórca konferencji smoleńskiej, i przyniósł książkę z trzeciej konferencji. Także bardzo gorąco zapraszam do jej kupowania u Stanisława. Nie wiem, czy on już ma, a jeżeli nie ma jeszcze, to będzie miał za tydzień. Zaraz to ustalę, bo ja to tydzień temu przegapiłem. Oddaję głos Marcinowi, ale chcę powiedzieć, trzeba im pomagać. Dobrze, dziękujemy. Dzięki mu, Józku. Zdrowie i szybko. Drodzy Państwo, ja może zacznę od przedstawienia dzisiejszych panelistów. Ryszard Makowski w sieci, Antoni Czmiel, Telewizja Republika. I do rzeczy. Maciej Świrski, Reduta dobrego imienia. Marcin Wolski, jak to mówi Joanna Lichocka, wszystkie przyzwoite media. Dziękuję. Drodzy Państwo, klimat letni, ale zgromadził tutaj, widzę, samych bywalców klubu Ronina. Ja bym naszą wspólnotę nazwał ludźmi od Ronina uzależnionymi. I właśnie z myślą o nich Józef podjął decyzję, żeby nie rozjeżdżać się totalnie na wakacje, tylko jednak się tu spotykać, a nuż zdarzy się coś ważnego, co trzeba skomentować, na czego temat należy wymienić się myślami. Zastanawiam się, proszę Państwa, nad czym się skoncentrujemy dzisiaj podczas naszego dzisiejszego przeglądu zdarzeń i wydarzeń. I myślę sobie, że jest taka pora, zważywszy, że posłowie na walizkach, wszyscy myślą już o wakacjach, które oczywiście, jak to u nas, będą wyjątkowo krótkie, że moglibyśmy nie tyle podsumować to, co się wydarzyło, aczkolwiek prawdopodobnie parę spraw nam tutaj wyskoczy, bo ciągle jeszcze komentowana jest konwencja w Katowicach, no i oczywiście na bieżąco, i tu też będę miał pytanie, komentowane są występy dr Ewy. Proszę Państwa, ale takim głównym tematem, o którym chciałem Państwu zająć czas, to jest takie przewidywanie tego, co się zdarzy. Otóż mamy dość czytelną sytuację, mamy trendy te można sprowadzić do stwierdzenia: PiS-owi rośnie, Platformie maleje, Kukizowi się waha. Plankton pozostaje planktonem i nijak od dna odbić się nie może. No ale, proszę Państwa, wjeżdżamy w tunel, czy jak to woli, idziemy na dużą przerwę. Są wakacje i teraz wakacje, nie lodówka, choćby ze względu na klimat. To się wszystko nam pod koniec sierpnia odmrozi. Jeszcze będzie malutkie zajrzenie pewnie do zamrażalnika w postaci zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy. No i właśnie pytanie, w jakim my się kraju obudzimy, jak można dzisiaj z fusów czy z konkretnych faktów przewidzieć, jak ta nasza sytuacja jesienią będzie wyglądać. Ale zacznę od takiego pytania skierowanego do Państwa. Otóż widzimy, że dr Ewa wychodzi z siebie. Czy jesteście w stanie Państwo, po pierwsze, to wychodzenie niemłodej legarki z Rubieży jakoś skomentować oraz powiedzieć, czy ona sama pewnie w to nie wierzy, że może to przynieść odwrót sytuacji, ale czy przynajmniej może zahamować to spadek Platformie i zostawić ją na jakimś poziomie, który pozwoli jeszcze jej być graczem? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, na ile te wysiłki wsparte doradcami, zresztą można powiedzieć doradcami internacjonałami dokooptowanymi do drużyny, mogą wpłynąć na osobisty los Ewy Kopacz, no bo
jedyne, co na nią pracuje, to już ja mogę zaryzykować, jest to, że jak gdyby poza Grzegorzem Schetyną konkurencji nie widać, bo dawno została anihilowana. Więc pierwsze pytanie, co z Platformą, co z Ewą Kopacz i co z akcją Pendolino? Kto pierwszy? My zaczynamy od lewej, potem zaczniemy od prawej. Pytania są oczywiście bardzo trudne, bo antycypować przyszłość no, nie jest łatwo, gdyż jest tyle elementów, które potem na nią wpływają, że no, trudno tutaj coś powiedzieć na 100%, tym bardziej... Zacznijmy od tej refleksji na temat tych wysiłków. No dobrze, daj mi szansę może, bo ostatnio jeździmy razem z Marcinem na różne spotkania i no, autorskie i to tak wygląda, że co zacznę mówić, to już Marcin jak Monika Olejnik wskakuje. No. Więc tutaj, no, więc może daj mi szansę powiedzieć. No. Może, no, będę, może będę aplikował do pracy w TVN-ie. No, to jest tak, to bardziej chciałem powiedzieć, że to się nagrywa, no więc się nagra, więc jak człowiek tutaj coś powie, to potem będzie już na niego. Natomiast no, tutaj oczywiście na dwoje babka wróży, bo te podróże premier Kopacz, ja tak nawet tak sobie... Dzisiaj to powiedziałem w jednym komentarzu właśnie dla wpolityce.pl, że mam taki pomysł dla pani premier, żeby odwiedziła jednego dnia 16 Biedronek, posortowała warzywa, a potem usiadła na kasie, żeby być bliżej społeczeństwa. No. To wszystko... Słucham? Z Pampersem. No więc to jest tak, że to, co ona robi, jest na pozór no, śmieszne i no, komiczne i w sumie według mnie niepoważne i przynoszące na pewno urzędowi, który piastuje, na pewno szkody i straty, no bo to jest tak, że mimo wszystko Donald Tusk, jaki by nie był, to haratał w gałę gdzieś tam na boku, ale tak, to starał się jakoś ten urząd reprezentować. Natomiast pani premier Kopacz ten urząd reprezentuje według mnie bardzo mizernie. Natomiast no, nie można też zapominać o tym, że ma za sobą bardzo duże wsparcie medialne, no. Bo to jednak te media nasze się nie zmieniły. No. My tu się bardzo cieszymy, że wygrał pan Andrzej Duda, że jest teraz prezydentem elektem, natomiast zapominamy o tym cały czas, że żyjemy w nienormalnej rzeczywistości. Żyjemy w rzeczywistości o tyle nienormalnej, że te media cały czas mają przechył prorządowy. I cały czas te media jednak mimo tego, że zauważają, że tam te potknięcia przeróżne, to jednak cały czas, tak jak w dzienniku, w wiadomościach, przepraszam, już się pomyliło mi się trochę i to akurat niewiele, ale to było niechcący akurat w tym przypadku. To jest tak, że jednak ostatnie słowo ma pani Ewa, pani premier Kopacz. Jak są jakieś tam takie przebitki, że tu pani Szydło była w Szydłowcu, to pani Kopacz, to jednak ostatnie słowo ma pani Kopacz. I to jest takie, no, to może to się takie wydawać nieważne, no bo tak to skleili, tak to zrobili. Natomiast no, my jesteśmy ludźmi, którzy się tą polityką interesują bardzo i tam widzimy te wszystkie niuanse. Natomiast obawiam się, że przeciętny widz tego nie widzi, że tak się cieszy. No, no i ona tyle robi, no tu pojechała, tam pojechała, tu była, tu uścisnęła rękę, więc tak jak mówię, ja mam nadzieję, bo to mogę tylko w kategoriach nadziei przedstawić, że jednak na jesieni cały ten pic, który i fotomontaż, który tutaj nam serwuje Platforma, miejmy nadzieję na odchodne, że on nie przełoży się na dobry wynik i tego bym sobie przede wszystkim życzył, bo mam nadzieję, że społeczeństwo jest już znudzone tą samą śpiewką, że nienawidźmy PiSu, to będziemy szczęśliwi. No. Dobra, dziękuję. Który teraz panów? Kolega? Jesteśmy jak dżentelmeni w drzwiach, nikt nie wejdzie. Proszę bardzo, może Antoni. To chwytam byka za rogi. Ja myślałem, że w ogóle zacznijmy od meczetu w Warszawie. Proszę bardzo, dlatego, jestem za tym, tego, już zdejmuję buty. Czy to Ewa Kopacz ten szła z tymi torbami tam do tego meczetu? Bo to jest jakiś symbol tego, co się dzieje i zmiany, która nas wszystkich spotyka, zwłaszcza, że ten meczet zdąży już być obrzucony zaraz po inauguracji. Nie. Ale został, przepraszam, powiedzieć, obrzucony fachowo i na przykład Żydzi by to potrafili zrobić, a Amerykanie nie, ponieważ oni się nie znają na kulturze innych krajów i nie wiedzą, że najbardziej jak można sprofanować muzułmanów, to właśnie za pomocą świńskiej krwi. Profanacji to jestem z gruntu przeciwny, ale to jest nieco niedobra analogia tego, co nas spotyka. Znaczy, to, co pytałeś, drogi nadredaktorze, to nie jest tak, że pani premier Ewa Kopacz, czy w ogóle po tych wakacjach będzie już cisza, spokój, w ogóle dojdziemy do tych wyborów i będzie koniec historii.
Może będzie to koniec Sojuszu Lewicy Demokratycznej, może to będzie także koniec ZSL-owców, co już jest pięknym fragmentem końca III Rzeczpospolitej, a jak PRL, tak III Rzeczpospolita będzie miała życie po życiu. I to, o co gra Ewa Kopacz, to jest opozycja w tym nowym rozdaniu. Proszę zwrócić uwagę, że od meczetu począwszy, przez Grecję, ten tydzień był naznaczony bardzo silnie Grecją. No i spójrzcie państwo, co się stało. Najpierw mamy wielki bunt, premier Tsipras zarządza referendum, niczym Bronisław Komorowski. Mamy, Grecy głosują na podstawie poprzedniej propozycji, a nie tej, która jest realnie toczącą się akurat, będącą na stole. Wygrywają, nie tak Grecy wybierają, jak się cała Europa spodziewa. Premier Ewa Kopacz w poniedziałek mówi, no Grecy, słowo się rzekło, wychodźcie z Unii. W pociągu tak mówi, jedzie pociągiem i mówi do widzenia z Unii. Po czym dzisiaj mamy porozumienie, niesłychanie interesujące, jak do niego doszło, ponieważ to... Właśnie, tutaj cud przecież sprawił cesarz Europy. Cesarz Europy, który powiedział, że przerywa posiedzenie legalnie wpisanej w traktatach istniejącej Rady Europejskiej, robi przerwę, bo nie ma o czym gadać z Grekami, po czym zaprasza kanclerin Angelę Merkel, prezydenta François Hollande i jego przedstawicieli oraz premiera Grecji, siadają, karty na stół i jest porozumienie, jak królik z kapelusza. I jeszcze do tego Grecy mają najpierw uchwalić reformy. To jest ważny moment, znaczy nie tylko pokazuje, do czego służy Donald Tusk w Unii Europejskiej i kto naprawdę rządzi Europą, ale to jest także memento dla nas. Bo my możemy patrzeć z zażenowaniem bardziej nawet niż z uśmiechem na to, jak premier Ewa Kopacz zagląda do kotletów w Intercity. Możemy zestawić tam przez taką informacją, że to Intercity pendolino się zawiesiło i wznawianie komputera pokładowego trwało 2,5 godziny. Możemy też zestawić, że PKP Intercity miało taki przykry w tym samym tygodniu zdarzenie, że zgubiło im się jeden pociąg i strażacy go szukali idąc linią kolejową. Po czym pan rzecznik do mnie wydzwaniał, że to nie do końca tak, że to nie w czarną dziurę wpadli, tylko akurat była dziura w sieci komórkowej, pociąg się zepsuł, trakcja nie doszła, ale to nie jest ich wina. Ale my w tej sytuacji zostaniemy. Jeżeli nie będzie PSL-u, jeżeli nie będzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to będzie Platforma Obywatelska. I przypomnijcie sobie państwo, że niezależnie od skali obciachu, co się stało, gdy Donalda Tuska naród nie wybrał na prezydenta. Następnego dnia się do nikogo nie odzywał, patrzyłem jak funkcjonował w Sejmie, do nikogo, po prostu przechodził straszną miną, a potem tą straszną miną był twardą, betonową opozycją, pracującą wespół zespół z mediami, wespół zespół z licznymi organizacjami i to zadziałało. Więc jesień nie będzie końcem historii, nie będzie momentem rozliczenia, będzie otwarciem zupełnie nowego rozdziału być może. Ale ten rozdział trzeba wygrać. I o to walczy w tej chwili pani premier Ewa Kopacz, żeby zdobyć trochę przyczółków, żeby zdobyć trochę sympatii. Jeżeli ta tendencja, ten trend jest już nie do odwrócenia, to można go próbować złagodzić. Jeżeli fala zmian niesie, to można próbować budować chwalochron. I niech będzie to w ten sposób, że to jest audycja w programie telewizji publicznej, zawiera lokowanie produktu popularnej sieci warzyw, a Solidarność, bo tam propozycja już od razu padła z Solidarności, będzie kolejnym wołaniem na puszczę. No zresztą i ostatnie zdanie, to jest tak, że dzięki tej aktywności pani premier, a to tu, to tam, gdzież to pani premier nie ma, mamy wrażenie nagle, zwłaszcza, że to jest trochę inna twarz niż Donalda Tuska, nawet jeśli totalnie nie samodzielna i nawet jeśli w tym samym wywiadzie mówi, że jest w Sopocie, po co jest w Sopocie, po co nabyła mieszkanie w Sopocie, do którego jeździ na weekendy, a przypadkiem na te same weekendy jeździ król Europy, to jest wiadome nam. Niemniej jednak odcina się dzięki temu umiejętnie i przez ten taki mało precyzyjny także i przekaz medialny, ale i wakacyjny czas ma szansę zgubić część tego bagażu. I to wychodzi z badań niestety.
wychodzi z tych badań, że ci, którzy popierali Pawła Kukiza i odwracali się plecami do Platformy, mówiąc, że ty przebrzydły Donaldzie i następczyni Ewo, zostawiłaś nas, to my cię te teraz zostawiamy. Teraz się do tego odwracają i jest grupa ludzi, którzy z powrotem wraca do Platformy. I to jest niepokojący trend, warty jeszcze rozwinięcia, ale mówię za długo, więc oddaję głos. Zaraz jeszcze, zanim oddam Maciejowi, to ja chciałem się nie zgodzić w sprawie greckiej. Ponieważ sprawa grecka ani się nie skończyła, jak nie ma końca historii u nas, to tak samo nie ma końca historii z Grecji. Podsumujmy, co się zdarzyło. Zdarzyło się to, że Grecy coś tam obiecali i dostali kolejną kasę. W związku z tym, kiedy kasa ta zniknie po paru miesiącach, wszystko wróci na te same kolejny. Nie podjęto żadnej z męskich decyzji, które na przykład mogło być wyjście Grecji lub wyrzucenie jej, jeśli to w ogóle możliwe, z Unii lub z euro. W związku z tym niczego cesarz Europy nie załatwił. Załatwił odrobinę dobrego wrażenia i to jest wszystko. To ja się pozwolę nie zgodzić z twoim, nie zgadzam się. No proszę bardzo. A dlaczego? Już uzasadniam. Po pierwsze, na początku tego, to bardzo przypomina sytuację polską, to racja. Dlatego także z naszymi banksterami, kredytami denominowanymi we frankach, etc. Na początku Grecja miała dług rzędu 100 miliardów, teraz ma 260 i on został, czyli urósł w wyniku i pomocy europejskiej. W międzyczasie przeszedł z prywatnych banków na korzyść naszych wszystkich podatników w Unii Europejskiej. I co się dzieje? Za te 35 miliardów kolejnej pomocy Grecy oddają 50 miliardów wartości swojej infrastruktury, elementów rządowych. No jakby nie liczył... O ile oddadzą? Fundusz powierniczy i to musi zacząć, kanclerz Angela Merkel powiedziała jasno, że to musi zacząć przejść przed środą, zanim oni zobaczą złamanego eurocenta. To jest taka metoda, którą ja doskonale obserwuję w latach 90. i 2000. Uprawiają Gazprom i Rosja. Czyli my wam damy trochę gazu taniej, droga Ukraina, droga Białorusi. No Polacy się nie dogadaliśmy, ale gdzieś tam jeszcze też byśmy mogli może mieć. Ale wy nam dajecie rury przesyłowe, wy nam dajecie swoją infrastrukturę, atom, coś tam, żebyśmy byli satysfakcjonowani. No teraz pytanie, co my będziemy mieli, my, kanclerin Angela Merkel, może Francuzi, co oni zrobią z tym funduszem powierniczym? Bo oni tak łatwo temu Grekom nie oddadzą, tylko sobie zwasalizują kompletnie. Tutaj Donald Tusk nie chciał niczego załatwiać Grekom. Donald Tusk pomagał Angeli Merkel przejąć Grecję. Dobrze. Zobacz, posmotrimu widim, jak mawiają w Niemczech, przynajmniej Angela Merkel i Maciej. No ja jestem zdumiony, że ta strategia pani Ewy Kopacz jest skuteczna. Znaczy skuteczna i niebezpieczna. Wydawałoby się, że to jest osoba, która no tam ma swoje, nazwijmy to, deficyty, ale jak widać... Plusy ujemne. Jak widać, jak ją się tam odpowiednio nakręci i z tyłu siedzi spin doktor, no to ona robi, co do jej tam zadano i strategia, widać tam, przemyślana działa. Znaczy działa w tym sensie, że dla prostego ludu osoba pani premier w pociągu to jest jednak coś. A kto jest jednak coś, to znaczy, że to nie jest tak wcale taka fatalna władza, tylko jednak władza, która tutaj z ludem się brata i słucha, notuje i w ogóle jest bardzo dobrą władzą. No i to jest rzeczywiście niebezpieczna strategia, ale ona będzie działać tylko wtedy, kiedy będzie pokrycie medialne. Znaczy, jeżeli media będą to transmitować do ludu i równocześnie będzie odpowiedni komentarz dla tegoż ludu suflowany. I dlatego tak kluczową sprawą jest kwestia prawdziwych mediów. Znaczy, że media, które w Polsce mamy, po pierwsze nie spełniają swoich funkcji, o czym wszyscy wiemy, a po drugie są opanowane przez ludzi, którzy bez skrupułów będą podtrzymywać ten upadający system oligarchiczny. I dlatego niezbędne jest, nazwijmy to, oświecenie tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, jak media w Polsce działają i dlaczego są manipulowani. Temu służą uczciwe media, które założyliśmy, jakoś tam one w tej chwili monitorują te wszystkie kłamstwa i manipulacje i gdzieś na początku sierpnia wydamy pierwszy komunikat, który będzie początkiem całego cyklu, miejmy nadzieję, do skończenia świata albo do uporządkowania tego świata będzie to działać.
ale bez drastycznej zmiany medialnej, to ta strategia pani Ewy Kopacz będzie miała duże szanse powodzenia. To znaczy, że może się okazać, że nawet najlepszy program uchwalony na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dobra kampania, może nie pomóc PiS-owi wygrać tych wyborów, z tego względu, że to, co robi pani Ewa Kopacz, jest obliczone na ten najbardziej, nazwijmy to, proste odczuwanie elektoratu, tak bym to nazwał. No więc ja się nie do końca bym zgodził. Znaczy, po pierwsze nie zgadzam się, że my możemy aż tak dużo zrobić, ponieważ nasza sytuacja to jest taka, że mamy basen, do którego my wlewamy łyżeczką wrzątek, kiedy inni wrzucają tonowe bryły lodu. Więc taka jest mniej więcej proporcja. Natomiast ja trochę wierzę w mądrość społeczeństwa, które z pewnym opóźnieniem, jak to się miało miejsce na przykład w wypadku Komorowskiego, pewne rzeczy kuma. I na szczęście... Ale kuma wtedy, kiedy jest jakby zdarta zasłona. Nie. Nikt nie mówił w Polsce, że Lenin jest obciachowy. Ale kiedy robiono kampanię pod tytułem Lenin w Polsce czy Lenin w październiku, to piłowano to do tego stopnia, że najgłupszy nawet człowiek w Polsce, poza tych, którzy myśleli wyłącznie służbowo, dochodził do swojego. Ta strategia, którą w tej chwili prezentują pani Kopacz, obliczona zresztą na najgłupszych, bo dla reszty, dla internetu to jest po prostu festiwal obciachu. Kto wie nawet, czy nie smaczniejszy niż obciach Komorowskiego. Przestanie funkcjonować przez swoje natężenie. Przyjemność zwiększana staje się bólem. I uważam, że to jest najcenniejsza sprawa. Gdyby Ewa Kopacz wśród znakomitych działań rządowych, naprawdę decyzji tego, śmego i owego, pewnego dnia, nie wiem, wyłowiła dziecko z basenu, to jest wrażenie. No wyobraźcie sobie państwo, że co by było, gdyby to odwrócić, gdyby na każdej myszy Andrzej Duda łapał spadającą hostię. No przecież to jest po prostu głupota, to jeżeli przez nią pociągiem, trafi do najgłupszego obywatela, tego się spodziewam. I druga sprawa. Żaden spin doktor, ryzykuje tu swoją znajomość sceny i estrady, niczego z panią Kopacz zrobić nie może. I pierwotny element zahamowania spadku zaobfituje zjazdem, jakiego świat nie wziął. Dlaczego? Ponieważ podstawową cechą reżyserii, a tu troszkę się znam, jest nie narzucanie roli, tylko wydobywanie z aktora to, co w nim jest. Nikt nie ustawiał Andrzeja Dudy na takiego Dudę, jakiego mamy. Ktoś go zobaczył, wybrał i powiedział: jedź tak, jak ci dyktuje własne wnętrze. Być może, gdyby panią Kopacz ustawić jako taką sprawną działaczkę, tu jedzie, tu wyrzuci, tu zrobi, byłoby to dobrze. Jest ona zimna, oschła, nieempatyczna, histeryczna, rozedrgana. Takie osoby w roli ciepłego misia, chyba że zagrają osobiście w peruce Kamiński, się po prostu nie da. Kamiński jest ciepłym misiem? No, kiedyś był. Kiedyś był ulubionym pluszakiem prezesa, no więc musi. Więc w związku z tym kieruje ruchem, ale wszystko to jest bez wdzięku. No, mnie się wydaje, że to jest tak, podobnie jak z żartami, podobnie jak z teoriami, podobnie jak z tezami. Oczywiście wychwytują na początek nieliczni, ale później, nawet bez mediów, metodą pewnej społecznej osmozy schodzi to coraz dalej i stąd moja nadzieja. Oczywiście, na pewno wakacje robią jedno. One zamrażając wytracają impet. Dzięki Bogu, i mam, że będzie to udane, i będzie dopalenie w postaci Andrzeja Duda. A teraz dalsza sprawa. Jeszcze chciałem tutaj dopowiedzieć, tak, że a propos tych naszych prognoz, no to nie możemy też pominąć takiej rzeczy jak taśmy, które ostatecznie tą naszą scenę porządkują już co najmniej od roku, bo przecież Donald Tusk awansował dzięki temu, że zostały ujawnione taśmy. Pani premier Kopacz też porządkowała swój rząd ostatnio też pod wpływem taśm. Jeśli chodzi o kampanię prezydencką, to wszystkie hasła były mało warte, a takie hasło, że kto pracuje, tam idiota czy złodziej pracuje za 6 tysięcy, to najbardziej działało i to było wyciągnięte właśnie z rozmowy pani Bieńkowskiej z szefem CBA. Więc tutaj ten dysponent taśm
cały czas czeka. Teraz są wakacje, tam została dopuszczona jakaś taśma, według mnie drugorzędna, pana Kalisza z panem Kwaśniewskim. Oj, bynajmniej nie drugorzędna, może najważniejsza z taśmy. No może, ale ona została tak puszczona w takim momencie, że ona nie zadziałała aż tak bardzo. No, ale to jest według mnie... Ale taśmy to jest granat z wyrwaną zawleczką i ląd z opóźnionym zapłonem. One muszą dojść i znowuż rozejść się. Ale po prostu według mnie to jest taka sytuacja, że to jest taki sygnał, że mamy jeszcze różne rzeczy, że po prostu te rzeczy czekają spokojnie na odpowiedni moment. I myślę, że cała kampania rozegra się tak naprawdę we wrześniu. Jeszcze poza tym będzie to referendum. Według mnie trochę nieszczęsne referendum, bo te pytania, które tam są w tym referendum, to w zasadzie niewiele zmienią naszą rzeczywistość, a zrobią sporo zamieszania. No i myślę, że tutaj wrzesień jednak i ta kampania, która się odbędzie we wrześniu, a także to, co wypuści ten, kto tutaj rozgrywa ostatnio, a rozgrywa chyba przeciw Platformie, bo takie mam wrażenie, że to jest rozgrywane raczej przeciw Platformie niż za Platformą i to pewnie będzie decydowało, także na pewno będą ciekawe potyczki, natomiast nie wierzę w to, że Platforma się na jesieni umocni. Dobrze, ja was słucham teraz. Ale to jest kwestia wiary. Ja chciałem rzucić, bo w tej chwili stanęliśmy na czele fali, która troszkę stoi, a chciałem dorzucić nowy element, zadać wam pytanie. Taśmy już zostały wrzucone. A to taśmy również, ale pytanie, w takim razie rzucimy taśmy, ale podam pytanie, ku któremu będziemy dążyć, jeżeli można oczywiście. Chodzi o co? Myśmy podzielili te gospodarstwo bez jednego z trzech głównych współwłaścicieli. Troszkę omawialiśmy sytuację, tu plankton, tu dwie wiodące te siły, zgubiliśmy Kukiza, a wbrew temu, co już się od paru dni bębni w mainstreamie, ani Kukiz nie jest to siła, która już zniknęła, ba, sądzę, że po takim chwilowym dołku on znowu zacznie rosnąć najbardziej w miarę, jak się będzie zbliżało referendum. Niezależnie od wyniku referendum, on uruchamia coś, co jest niebywałe, czyli aktywność społeczną. I to jest, i ci ludzie uruchomieni, ci ludzie zaangażowani w, nawet jeżeli to się nie uda, to ci ludzie się nie rozejdą. Ludzie, którym ofiarowano jakąś możliwość działania i wpływania, przecież słuchajcie, co byśmy nie powiedzieli o Kukizie, to on jednak mówi rzecz, której nikt nie mówi. On chce zrobić rewolucję. On nie mówi o duperelach, dodaniu jakiegoś becikowego czy szmecikowego, tylko on mówi, że trzeba w tym kraju zmienić ustrój, że trzeba napisać na nowo konstytucję, że trzeba zrobić coś takiego, co nie spowoduje, że ludzie w Polsce będą zarabiali o 50 groszy więcej, ale 3 razy więcej. I to jest zresztą, nie wiem, czy to mu się uda, ale gdybym ja się zajmował polityką, to nie interesowałby mnie żaden plan nie tego kalibru. Bo Polsce potrzeba wielkiej reformy i ci młodzi ludzie z różnych stron pochodzący, którzy idą za Kukizem, wyczuli, że o to chodzi. Co więcej, to musi również wpłynąć na, już wpłynęło i częściowo na Platformę, i częściowo na PiS, na inne partie. Tyle chciałem powiedzieć i zaraz oddaję głos. Okej, no to redaktorze, mamy taką sytuację, że mamy dwie, jak to się mówi od 5 lat, narracje. Jedna narracja mówi o dużej zmianie, to jest trochę powrót do tego, co mówił kiedyś PiS o IV Rzeczpospolitej, dużej zmiany w Polsce, że nie da się tutaj coś tam połatać, poprawić, tylko trzeba zrobić dużą zmianę. Tylko to jest narracja trudna. Jest też prostsza narracja, którą proponuje rząd, który do tej pory uważał, że należy tylko zajmować się ciepłą wodą w kranie. Proszę, to jest pełny kontinuum. Mówi, że lepiej na przykład wypuścić panią prezes banku, przy okazji posłankę i szefową Komisji Finansów Publicznych, która powie, że w końcu będzie pieredyszka dla tych, co we franku sobie kredyt otrzymany w złotach denominowali. A potem będzie pierystrzałka. Ale to jest metafora, ale to jest malowanie relingu na Titaniku. No, ale teraz tak. Sytuację mamy taką, że od tygodnia zajmujemy się tą sprawą i chyba najlepiej to podsumowała dziennikarka TVN, uwaga, która na Twitterze publikowała zdjęcie, w której wedle nowych wyliczeń Chytra Prosiecka, w efekcie miesięcznym będzie płacić dzięki tej pomocy państwa więcej. O parę złotych, ale zawsze więcej. No więcej. To jest taka pomoc. Tylko ona to opublikowała na Twitterze, ma tam iluś followersów, my o tym teraz mówimy, okej. Okay. Więc będzie ich więcej. Ale jak się obejrzy główne wydania Faktów, jak się obejrzy główne wydanie Wiadomości, to nie ma tych argumentów. Jest jakiś większy konkret. Zresztą na Pawła Kukiza
zastawiono pułapkę. Pierwszą nią był taki odczyt nie właśnie potężnej zmiany, tylko był taki odczyt, a, to jest ten od tych, Jowów. No to ja napiszę referendum, zrobimy Jow. W międzyczasie wbrew Platformie przegłosowano na przykład jedno już pytanie dotyczące rozstrzygnięć, więc będziemy głosować nad czymś, co już się stało w referendum, ale Paweł Kukiz powiedział, że najpierw referendum, potem dopiero wybory. To zaangażowało jego siły i środki. To spowodowało jakąś wyrwę. Ten podział nie jest taki dychotomiczny między obóz reformatorski a obóz władzy, jakby się wydawało. I te niestety miesiące, które nas czekają, będzie elementem zaciemniania, rozmywania sytuacji. Bo otóż co się dzieje? Tabloidy już grzeją fakt, że prezydent elekt Andrzej Duda zamiast naprawiać Polskę siedzi na wakacjach. No każdy z nas się łapie za głowę, bo co może zrobić prezydent elekt, której takiej instytucji nie ma, to jest tylko tytularne? No nic, no właśnie udać się na wakacje. Na razie... Co więcej, gdyby cokolwiek robił, byłyby wielkie pretensje, że narusza konstytucję i wszakże misją prezydenta Rzeczypospolitej jest jechać i czcić Stauffenberga. I tyle. No to jest jasne. Ale odczucie społeczne jest już nieco niżej inne. W końcu wybraliśmy się zmianę. Miała być ta zmiana, a znowu mijają tygodnie, nic się nie dzieje. Od 6 będziemy mieli kohabitację, kiedy będzie trudno powiedzieć, i Ewa Kopacz będzie jeździć po Biedronkach i mówiła, nie, ja bym chciała wam dać, ale widzicie, wybraliście to Polacy, to macie. Potem będzie referendum w sprawie Jowów, a potem będą już wybory. I do tego czasu będziemy mieli jedno wielkie zaciemnianie. Ale trzeba oddać tutaj jeszcze jeden element, który niesie trochę otuchy. Otóż tutaj w Klubie Ronina, gdy było spotkanie z prezesem, premierem Jarosławem Kaczyńskim, premier wyraził zainteresowanie, że on by bardzo chciał pogadać o Polsce z Pawłem Kukizem. Pawła Kukiza nie było przez pewien czas. Jak słyszymy, porządkuje swoje zaplecze, wszystko jest pięknie. Paweł Kukiz udziela szeregu wywiadów. Tygodnikowi Do Rzeczy mówi, że popiera Beatę Szydło i ten obóz reformatorski. A jego rzecznik, Miłosz Lodowski, gdy był w studiu telewizji Republika, moim gościem, zapytany o tą propozycję, o to hasło, które rzucił Jarosław Kaczyński, powiedział, Paweł też się bardzo chce spotkać z Jarosławem Kaczyńskim, off the record, i pójść porozmawiać o sprawach Polski. Ja mówię o konstytucji, o zmianie, możliwy jest wspólny projekt. Słyszę potakiwanie. Jeżeli tak, to ja się nie dziwię, że teraz będzie Paweł Kukiz zły, no bo spotyka się ze złym Kaczyńskim i musi mu spadać. A doktor Ewa Kopacz będzie dbać o zdrowie Polaków, tak jak minister Zembala, który pyta dziennikarzy, co on powinien zrobić. Nie obawiam się tego, ja powiem szczerze, oczywiście historia raczej powtarza się jako farsa, ale dla mnie jest to w pewnym sensie, oby, chociaż nie do końca, analogia z rokiem 2005. Przy czym PiS odgrywa rolę Platformy Obywatelskiej, a Kukiz PiSu. PiS mówi o... To opieram się na artykule Jana Marii Rokity w dzisiejszej sieci. Mówi o poprawkach, zmianach, reformach. Natomiast Paweł mówi o rewolucji. Jeżeli oni się dogadają i zamiast nieudanego popisu powstanie Kupis, czyli PiS ze znaczkiem Q, ja nie mam nic przeciwko temu. Być może jest to coś, co jest w stanie nas wyciągnąć z marazmu, w którym drepczemy. I bo moim zdaniem istnieje w tym pewna nadzieja, zwłaszcza, że Kukiz złożył wystarczająco dużo deklaracji, że nie ma odwrotu, przynajmniej on i jego najbliższe środowisko w kierunku Platformy Obywatelskiej. Tak, w związku z tym, proszę Państwa, my raczej, oczywiście ja nie wiem, że to się tak stanie, ale być może już w następnych, kolejnych wyborach, my może mamy sytuację, że Stara Polska będzie miała dwie partie, jedną znowuż mocniejszą do drugiej, czyli to, co narodzi się z Kukiza, no i PiS jako partię umiarkowanych reform w granicach rozsądku. Ja raczej nie mam takiego przekonania. Wydaje mi się, że Kukiz jako propozycja jest dobry do momentu, kiedy przychodzi co do czego. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jednak pewnego rodzaju wydmuszka. Bez zaplecza, prawdziwego zaplecza eksperckiego,
bez jadące tylko na entuzjazmie i to w dodatku entuzjazmie amatorów. Sam Cookies jest przecież też amatorem, w związku z czym wygląda na to, że to będzie po prostu jednodniowy taka efemeryda. Obym się mylił, ale mam wrażenie, że to jest efemeryda, która tylko zamąca obraz. Znaczy, podejrzewam, że tak samo mówił Babiuch o Solidarności. Ale no tutaj trochę... Kto jest Babiuchem? Tutaj Maciek się z tobą nie mogę zgodzić, żeby traktować Pawła Kukiza jako efemerydę, bo gdyby nie Paweł Kukiz, to nie wiadomo, czy Andrzej Duda byłby dzisiaj prezydentem. Więc myślę, że Paweł Kukiz tutaj odegrał bardzo ważną rolę. Jasne, na naszej że scenie odegrał. Politycznej. Problem tylko polega na tym, że to jest kwestia, czy będzie trwały to. No dobrze, ale na razie miejmy do niego szacunek i nie traktujmy go właśnie na zasadzie wydmuszki czy na zasadzie efemerydy, bo jednak no, on coś zrobił i zrobił to z jakiegoś głębokiego przekonania. No, miałem okazję z nim parę razy rozmawiać i on od początku mówił, że chce być koalicjantem PiS-u. Natomiast no, on nie może tak jednoznacznie poprzeć PiS-u, będąc człowiekiem antysystemowym, tym bardziej, że no, niektóre postaci z PiS-u nie traktują go za dobrze. No, jeżeli tam wypowiadają się też o nim, że on jest w zasadzie jak Kononowicz, no to jest no, w dużym stopniu obraźliwe. I to jest zupełnie, to są zupełnie wypowiedzi według mnie nieuprawnione i niepotrzebne. To, że Pawłowi trochę spadło, złożyło się na to parę przyczyn. Po pierwsze, był dosyć duży tak zwany hejt na niego. Był taki moment, że w mediach był skomasowany na niego atak. A poza tym, no, on wychodząc z tym, że program jest niepotrzebny, trafił bardzo niefortunnie akurat na bardzo dobrą konwencję programową PiS-u. No. I to tak troszeczkę się to zbiło i tak to wyszło na to, że on tu mówi, że program niepotrzebny, a proszę bardzo, tu wyszedł PiS, przedstawił konkretny program, przez trzy dni obradowano i ten program być może zrealizowany, rzeczywiście może Polskę jakoś tam popchnąć w dobrym kierunku. Natomiast ja bym tutaj nie starał się wpadać w taki no, nastrój troszeczkę niepewności. Ja myślę, że jedyną naszą szansą jest to, że PiS wygra, a Paweł Kukiz wejdzie do parlamentu. I to jest ta wersja, której się będę trzymał. No. A ja będę się trzymał tej wersji, że potrzebna jest konstytucyjna przewaga i koniec. Znaczy, no ale to właśnie ona... To właśnie o to chodzimy. Ta przewaga bez, daje. Bez żadnych koalicjantów. No ale błagam. To jest nierealne, żeby PiS sam z kimkolwiek na czele mógł osiągnąć przewagę konstytucyjną. Poza tym, no tutaj też... Juska poruszyliśmy. Poza tym jeszcze chwilę, no. Jeszcze chciałem powiedzieć, że trochę protestuję. Poczekaj, Marcin. Ale Józek chce mówić, no dobrze, on jest, zaraz będzie mówił, on jest tu cesarzem. Zdąży. Ale to jest tak, że ja troszkę protestuję przeciwko tutaj nazywania Pawła Kukiza amatorem. Bo jak patrzę, co z naszą polityką zrobili zawodowcy, to ja już wolę takich amatorów. No. Józefie. Ponieważ nie mówię, to słucham i oglądam. Przez dwa dni oglądałem telewizję i chciałbym zacząć w tym miejscu, gdzie Rysiek skończył. Otóż właśnie dlatego, że największym zagrożeniem dla III RP jest sojusz, jak powiedział Marcin, to trzeba to po prostu już upowszechniać, Kupis, to tak się tego trzymajmy. To właśnie dlatego z sondaży wyszło, że ludzie wolą już rząd PiS-u od rządu PiS-u z Kukizem. No najwyraźniej jest to robiony wynik, ale on pokazuje, gdzie będzie atak, albo ten atak już się zaczął. Więc atak ma na celu osłabienie Kukiza za wszelką cenę, właśnie dlatego, że on nie będzie miał innej szansy zaistnienia, niż koalicję z PiS-em. Kiedy miał ponad 20%, to myślał, że on wejdzie w wariant siłowy. Nie wejdzie w koalicję z PiS-em, jako ta 20-paroprocentowa partia, pozwoli na rząd mniejszościowy PiS-u, który się tam uwali w ciągu pół roku. Będą przedwczesne wybory i on się umocni i wtedy będzie z PiS-em rozmawiał z pozycji siły, bo może już nawet będzie silniejszy. Ale ponieważ właśnie dlatego, jak Rysiek powiedział, że dzięki Kukizowi Duda wygrał, to chodzi o to, żeby dzięki Kukizowi PiS nie wygrał, prawda? Więc dlatego atak będzie szedł na Kukiza. Ponadto Kukiz zrobił dużo, żeby właśnie być zaatakowanym.
o tym braku programu, bo jak jest brak programu, to znaczy wierzcie we mnie, bo w co macie wierzyć, prawda? To już jest partia wodzowska, która nie ma żadnych struktur i ma tylko Kukiza. Ja państwu mówiłem 2 tygodnie temu chyba, że albo 3 już zapomniałem, wtedy, kiedy jeszcze tego nie było wiadomo, że od Kukiza odeszło stowarzyszenie JOW kierowane przez córkę profesora Przystawy, czyli tego, który wymyślił JOW, i to oznaczało symboliczne odejście fanatyków JOW-u od Kukiza, oraz odeszli samorządowcy z panem Raczyńskim, prezydentem Lubina, czyli kasa i władza lokalna. To była największa siła Kukiza, ale może nie jego za bardzo. I oni w ciągu kilku dni chyba w Warszawie, ci samorządowcy spróbują zrobić konwencję i ogłoszą, że niezależnie od Kukiza będą startować. I skończy się jak skończy się Korwin-Mikke, 1%. Że oni dostaną procent albo pół, ale Kukiz będzie osłabiony. A teraz rzecz najważniejsza, albo dwie rzeczy najważniejsze. Pierwsza to zwróćcie uwagę na media. Otóż w momencie, kiedy była konwencja programowa PiS-u, była ona pokazana bardzo dobrze, a przedtem jak była konwencja PiS-u z Dudą, bardzo dobrze. Wszyscy widzieli przemówienie Dudy i widzieli wielkiego męża stanu. Wyraźnie widać, że dosyć tego. I w tej chwili narracja TVP Info, Polsatu News i TVN24 jest tak twarda, tak prorządowa i antypisowska, jak była przedtem, kilka miesięcy temu. Co to oznacza? Przecież TVN ma nowego właściciela. Były cienkie, takie sygnały, że on może zmienić politykę TVN24. Wyraźnie wygląda na to, że nie. Możemy jeszcze poczekać do 1 sierpnia, ale jeżeli to się nie zmieni, to znaczy, że polska załoga TVN-u, polityczna oczywiście, przekonała właściciela, że już należy być krytycznym wobec przyszłej władzy, wobec PiS-u. Znowu. I wygląda na to, gdyby tak nie było, to Polsat News pana Solorza myślałby gwałtownie nad tym, jak się ma zachować. Tymczasem jest tak, że ten Polsat jest prawie równie twardy w atakowaniu PiS-u jak TVN. Więc media dają znać, że się nie dadzą i będą zaporą dla PiS-u. A znowuż za mediami stoją banki. Popatrzcie, co się dzieje w sprawie banków. Frankowiczom się powiedziało, że guzik dostaną, czyli twardo idą do zwarcia z ludźmi, którzy przecież poprą PiS albo, albo Kukiza. Słucham? Ciurka, nie, no, tak jak Antek powiedział, dostaną podwyżkę po prostu, znaczy więcej będą płacić. A było, już miało być inaczej. To tam widać było zmiany dzień po dniu w sprawie Frankowiczów i stanęło na razie na tym, że Frankowicze nic nie dostaną. Czyli idziemy do zwarcia z Frankowiczami, a to było wsparcie ruchu Kukiza, odstawiamy sprawę górników i stawiamy PiS w sytuacji, który będzie musiał płacić za wszystko. I wtedy uruchamia się ta perspektywa, o której powiedziałam, tego Grecji. Bardzo ważna rzecz. To jest strategia niemiecka, co trzeba z Grecją zrobić. To zastawcie te wyspy, zastawcie te porty, zastawcie infrastrukturę. Znaczy, niech one będą niemieckie. I z Polską będzie dokładnie to samo. To znaczy, zostaniemy postawieni nie w sytuacji 27 szefów rządów, których możemy szukać koalicjantów, tylko na pewno skończy się na tym, że usiądziemy do stołu z premierem, z kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji i z kolegą Tuskiem. To znaczy będą chcieli tak samo z nami twardo grać i oni się już do tego szykują. A na koniec powiem państwu,
z głębokiego gardła dostałem wiadomość dzisiaj. Nie mam pojęcia, czy jest prawdziwa. Ale warto, z tego właśnie, warto na to zwrócić uwagę, że pojawiła się taśma z pisem. To nim wywołasz element taśmowy, bo do niego musimy powrócić. Ale mamy już 10 minut, więc... Ale to błyskawicznie. Znaczy, poparłeś przede wszystkim moją główną tezę, ale niezbyt odkrywczą, którą dzisiaj powiedziałem, że będzie bardzo betonowa. Już jest. Nie będzie wakacji, a będzie tylko coraz bardziej rozmywająca się sytuacja i coraz bardziej betonowa opozycja, taka totalna. Niech się wali, niech się pali, ale my tu będziemy grali do końca ze strony Platformy Obywatelskiej. Czy to będzie Platforma Obywatelska, Ewy Kopacz czy Grzegorza Schetyny? To nie ma żadnego znaczenia. A propos Pawła Kukiza, to jeszcze jedno zdanie. Oni znaleźli się w sytuacji, że mają Lecha Wałęsę. 88, 89, 90 rok. Zrobią sobie, kto sobie zdąży na zdjęcie z Wałęsą, to się znajdzie w przyszłym parlamencie. Kto nie zdąży, nigdzie są mu potrzebne żadne inne struktury, żadne dziedzictwo podziemne, RKK. Nie jest to potrzebne. Tylko pytanie brzmi, czy ten Wałęsa, czytaj Paweł Kukiz, będzie człowiekiem, który chce z tą siekierką iść, czy sobie znajdzie nowego Wachowskiego i z systemem wojskowych służb informacyjnych się ułoży. Dobrze, jeszcze teraz... Ale muszę bezpośrednio, nie. No muszę zaprotestować przeciwko takim stawianiu sprawy, że Paweł Kukiz złoży się z WSI. No bo to jest po prostu według mnie niepoważne i nieuprawnione. No. To są za poważne rzeczy. No. Nie można publicznie takich rzeczy mówić. Ale nie, no, nie zrozumiałeś. No może nie zrozumiałem, ale tak to wyszło. No dobrze, no to ja się jeszcze raz sprecyzuję. Analogia do sytuacji Lecha Wałęsy, tamtego wielkiego przywódcy Solidarności, jest o tyle adekwatna do sytuacji Pawła Kukiza. I części popularności i znaczenia. On nic nie musi, nie jest niczym uwiązany poza samym sobą i swoimi dążeniami. I ma tak szansę tą samą iść do wyborów, jak wtedy Wałęsa w 90 roku z siekierką przyspieszeń odcięcia, ale może też to kompletnie zmarnować, jak nie będzie chciał. Jakkolwiek. Jako symbol punktu dojścia. No ale dlaczego nieobraźliwie dla Pawła, bo to nie ja wiem, że znam cię, wiem, że nie chciałeś go obrazić. Natomiast no nie zakładajmy tego, że Paweł wszystko zmarnuje. No po co takie rzeczy zakładać? Zupełnie nieporównywalne rzeczy. Jak was słucham, to cały czas mam wrażenie nieodparte, że trzecia RP to jest jednak dom wariatów. A nie jest? Zaraz, sekundkę, momencik. Ja nawet napisałem taką płytę na ochotnika do psychiatryka. Dobrze, więc. Dobrze, rozjeżdża nam się dyskusja. Dobra. Maciej, i zbliżamy się do końca. Jeszcze chciała koleżanka. Dobra, ja chciałbym, nie chcę już? Nie. Chciałbym Państwu zdać sprawę z poczynań względem pana prezydenta Komorowskiego. Póki jeszcze jest. Jak Państwo wiecie, on 8 lipca raczył był w Berlinie wziąć udział w uroczystości ku czci nazisty i militarysty i wroga Polaków, co moim zdaniem urzędowi prezydenckiemu w żaden sposób nie przystoi. W związku z czym po pierwszym takim liście wzywającym do nieuczestniczenia jego w tych uroczystościach w końcu napisaliśmy taki list otwarty w sprawie uczestnictwa prezydenta RP w uroczystościach ku czci niemieckiego militarysty i wroga Polaków. Podpisany ten list jest w tej chwili przez 21 tysięcy osób. I listy wychodzą bezpośrednio do kancelarii prezydenta poprzez serwis Citizen Go. I muszę powiedzieć, że informacja zwrotna, jaka do nas przychodzi, bo ludzie podpisują listy, jeszcze do nas wysyłają informacje, jest taka, że rzeczywiście to, że on powiedział, co powiedział, to znaczy, że porównał Stauffenberga do Armii Krajowej, wywyższył, znaczy po pierwsze, znaczy argumentacja przeciwko całej tej farsie jest następująca. Prezydent Rzeczpospolitej nigdy nie powinien się spotykać z człowiekiem, który brał aktywny udział, czy czcić człowieka, który brał aktywny udział w napaści na Polskę, choćby nie wiem, co później zrobił. Po pierwsze. Druga sprawa, ten człowiek był nazistą i militarystą i wrogiem Polaków. Po trzecie,
to, że ten zamach na Hitlera został przez Stauffenberga zrobiony, to nie miał nic wspólnego z dobrem Polski i polskiej pomyślnością, tylko chodziło o utrzymanie zdobyczy niemieckich w lipcu 1944 roku. I to, że prezydent Polski uczestniczył w tych uroczystościach, to jest po prostu akceptacja niemieckiej narracji historycznej przez najwyższego urzędnika, czy najwyższą władzę Rzeczpospolitej. Trudno oszacować szkody, które zostały wyrządzone przez Komorowskiego w tej chwili. Wydaje mi się, że to jest sprawa nadająca się przed Trybunał Stanu, po prostu. Dlatego, że to, co Komorowski tam powiedział i co zrobił, fakt uczestnictwa w tych uroczystościach, to jest podłożenie kłód pod przyszłą polską politykę historyczną. Po prostu. I o to chodziło. I o to chodziło. Miał pan pytanie zadać, tak? Chciał pan pytanie zadać. Jeszcze ostatnie zdanie, dobrze? I wydaje mi się, że jeżeli Komorowski odejdzie w niesławie z tego stanowiska w dniu 5 sierpnia, to będziemy musieli coś z tym fantem zrobić. Znaczy nie można tej sprawy tak zostawić, ale z drugiej strony też musimy uważać, żeby to nie zostało wykorzystane przeciwko wolnej polskiej polityce historycznej. To znaczy, żeby druga strona nie użyła naszych działań przeciwko Komorowskiemu jako pewnemu sztandarowi, bo pamiętajmy, że pozostawanie Komorowskiego w polityce czy w sferze publicznej ma swoje bardzo wymierne negatywne cechy. Chociażby to, że uważam na przykład, że prezydent Duda pozwolił Komorowskiemu przebywać w tym pałacu jeszcze po zakończeniu kadencji, moim zdaniem to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że ewentualne wyrzucenie Komorowskiego przedłużającego pobyt w Pałacu Belwederskim będzie asumptem do rozpętania kolejnej kampanii nienawiści przeciwko prezydentowi Dudzie i jego urzędowi, który będzie chciał odzyskać pomieszczenia. Po prostu. To jest taka możliwość. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu postać Komorowskiego, jak już tu było tydzień temu mówiona, ma wielorakie negatywne uwarunkowania dla polskiej polityki. Po co Duda ma go sam usuwać? Należy sprzedać bilety wycieczce z Ktoczniowców i oni to zrobią. Po prostu. Chciał pan zadać pytanie. Wystąpienie arcybiskupa Andrzeja Dzięgi było godne i jednoznaczne przekazanie stanowisko Kościoła wobec tego, co się dzieje, wobec stosunku władz do historii. Nie będę rozwijał tego tematu, ale jest konieczny. To było wspaniałe, wielkie przemówienie. A teraz chcę uzupełnić i podziękować za ostatni głos pana w sprawie tego, co się stało w Berlinie. Oraz proszę państwa, już dostałem zaproszenie jako żołnierz Armii Krajowej, uczestnik, za spotkanie z panem prezydentem. Dziakowcy zhańbią się po raz nie wiem który i będą przyjmowali odznaczenia. Także ja popieram ten apel. I jeszcze jedno. Tydzień temu grupa żołnierzy Powstania Warszawskiego za sprawą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej została przez prezydenta Niemiec i przyjęła wysokie oznaczenia niemieckie. Proszę. To jest, proszę państwa, hańba. To jest stosunek tych władz i prezydenta do historii. Wiele można by mówić. Jak ja tu mówiłem niejednokrotnie o doradcach prezydenta rodem z PZPR-u, o komórce partyjnej, która jeszcze działa nadal, podstawowa górka partyjna PZPR, Pałac Prezydencki, pierwszy sekretarz towarzysz Nałęcz, to niektórzy uważali, że to nic nie jest. Ale pytam się, Nałęcz jest do dzisiaj nadal doradcą do spraw historii i dziedzictwa narodowego. To coś znaczy. A pan Koziej, a pan Strzałkowski, a pani Okręt-Wujec, a pan Kuźniar to co? Nadal są. I to jest efektem tej polityki, haniebnej polityki historycznej. Dziękuję. Efektem. Dziękujemy.
efektem polityki, którą prowadzili wspomniani przez pana, panowie ministrowie powołani przez Bronisława Komorowskiego, było to, że obudzili się dziś z ręką w pewnym naczyniu, które przez grzeczność nie nazwę, ponieważ wyraźnie stawiali na początku inauguracji prezydentury Bronisława Komorowskiego na dobre stosunki z Rosją. Jak się okazało, one do niczego nie prowadzą. Stąd też Bronisław Komorowski, patrząc na kazus Jerzego Buzka, który odchodząc z premierostwa został zerowym kapitałem politycznym, ale za głosami decydującymi właśnie Berlina stał się później szefem Parlamentu Europejskiego. To samo Donald Tusk, więc ja się nie dziwię tym wysokim słowom Bronisława Komorowskiego, jakim to wielkim olbrzymem był Stauffenberg, a nasi jakowcy to byli zaplute karły reakcji, no bo to raz jest jakimś DNA wpisane, a dwa, że po prostu jest próbą wistu. Niemcy mu tego nie zapomną, in plus. Ale jedną rzecz, o której myśmy jakby zapomnieli, czy poniosła nas dyskusja, a o tym polskiej inteligencji zapomnieć nie wolno. To dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to dzisiejsze urodziny Jarosława Marii Rymkiewicza, Plurimus Annos, a druga rzecz to jest publikacja, którą w zeszły poniedziałek, to już epoka, opublikował Cezary Gmyz na łamach tygodnika Do Rzeczy. To jest rozmowa eks-prezydenta wybranego z pełnym mandatem dwukrotnie, zresztą jedynego wybranego po raz powtóry w pierwszej turze, z eks-ministrem spraw wewnętrznych, który się chwali, jak to jego wychowankowie wciąż rządzą w służbach specjalnych i że mu przynoszą, cytuję dosłownie, dowody na korupcję, Siemoniak i wyżej. I zwróćcie Państwo uwagę nie na sam fakt, nawet tego, co samo meritum, no bo bardzo zaskoczeni, powiedzmy sobie szczerze, to nie jesteśmy, ale co się z tą sprawą stało? Otóż Cezaremu Gmyzowi, przygotowującemu tę publikację, oczywiście zadzwonił do Ryszarda Kalisza, ten powiedział, że owszem, rozmowa była, ale że w rozmowie nie było tego, co on miał na taśmie. Po czym, ale że wnioskować o ściganie nie będzie nielegalnego podsłuchu, okazało się dementi służby kontrwywiadu wojskowego, w której generał Nosek, na którego się Kalisz powoływał, że on mu pokazywał te dowody. Pokazywał, nie mówił, pokazywał. Nie może się wypowiadać, ale wszystkiemu zaprzecza, że owszem, spotykali się, ale chciał porad prawnych, etc. Później generał Nosek, który jest w czynnej służbie, chociaż został przez wspomnianego Siemoniaka wtedy odwołany, udziela jednak wywiadu Rzeczpospolitej. Skąd nam to ciekawe, że akurat Rzeczpospolitej udziela. Po czym tydzień się kończy informacją, że Ryszard Kalisz pozywa tygodnik Do Rzeczy za zniesławienie. Zniesławienie i fakt i Super Express. I cytat z własnych słów dla Ryszarda Kalisza ma być zniesławiający. To jest ciekawe. Nie ma zupełnie meritum, także wspomnianego przed chwilą Bronisława Komorowskiego, kiedy to my się kłócimy o głupie 500 zł na dzieci, politykę prorodzinną, kłócimy się o to, czy 5 zł więcej będzie kosztować nas rata kredytu, czy nie. Kiedy tam poszły miliardy i w przeliczeniu na ten sprzęt wojskowy, która choćby Solidarność mocno kwestionuje, zostanie to w rękach robotników, zgadnijcie Państwo, francuskich, nie polskich, więc tamtą siłę będziemy budować. I nie ma na tej sprawie merytorycznej odpowiedzi żadnej. Jedynie co, to zostaje odstrzelony prezydent Kwaśniewski ostatecznie i zostaje równolegle, który właśnie przez te dwa lata, od kiedy tą wiedzę posiadł, a prezydent Aleksander Kwaśniewski każe mu jeździć już tylko, skoro już ma tą wiedzę, jeździć tylko z kierowcą, uważać na kobiety, nomen omen, i na alkohol, zostaje zupełnie zdyskredytowany. Tak się obniża siłę i to gdzieś umyka, a my patrzymy na to, jaki był kotlet w Warsie. Dziękuję bardzo, to jest pewne podsumowanie. Jeszcze jedno, że już mamy podsumować, chciałem zauważyć, że ten komuch Kwaśniewski mówi zdecydowanie lepszą polszczyzną i mniej kloaczną niż jego następcy z partii ludzi oświeconych i dobrze wychowanych. Ja może jeszcze tylko
podsumuję od siebie, że to, co zrobił prezydent Komorowski, to w tej chwili mamy Unser Vater, Unser Mutter, Unser Herr Tusk und Unser prezydent Komorowski. A poza tym chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że cały czas jesteśmy przestrzegani przed triumfalizmem, żeby nie wpadać w triumfalizm. Ja się z tym zgadzam, ale nie wpadajmy też w defetyzm. No. Bo to jest tak, że idziemy tutaj do jakiejś walki, no bo trzeba to nazwać po imieniu. I będziemy się dziwić, że, nie możemy, że oni nie się opierają. Nie możemy się sami osłabiać i sami mówić, że no, a pewnie będzie tak albo owak. Wygramy i tyle. No. Zwyciężymy. I to jest bardzo dobre podsumowanie. I nie powinniśmy się dziwić, że ci, którzy zostaną wygrillowani jesienią, próbują uniknąć swojego losu. Dziękuję Państwu serdecznie. Teraz 5-minutowa przerwa.